Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda Assassin's Creed Mirage i przyszłość serii Assassin's Creed. Marcel, Abneas Hawk. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ubisoft Original. Na pierwszy ogień właśnie Assassin's Creed Mirage z takim zwiastunem zapowiadającym. Ready to sacrifice everything you held close. I am. No wygląda... Wygląda trochę jak Prince of Persia, nie? Wow. No zdecydowanie. Mamy tutaj Basima i akcja dzieje się w Bagdadzie. Będzie to taki powrót do korzeni. Krótko mówiąc, będzie to taki powrót do korzeni, bardziej liniowa gra, taka mniejsza, tak jak to było w jedynce, nie? Może troszkę w dwójce, ale ogólnie takie miasto, duże zaludnienie, no i akcja głównie oparta na skrytobójcach, nie taki rozbudowany RPG, więc no, bardzo czekam, bardzo czekam. No, jest klimacik. Tutaj też takie budowle. I początki. Podobno to jest 20 lat przed Valhallą. Oczywiście mamy Basima, który był w tamtej części. No i to będzie jego przygoda teraz. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Super. Nie, miasto wygląda fajnie, no taki typowy Prince of Persia w uniwersum Assassina. No. Tak. Ale zobaczcie zaludnienie, nie? Tutaj. Strój typowy, taki asasyński jak Altair. No nie no, mega. To oczywiście jest taki cinematic, więc tak nie wygląda gra, ale myślę, że będzie ciekawie. No orzeł akurat tutaj powraca, różne pułapki. I co ciekawe, gra będzie na obie generacje, jeszcze na starą, więc to taki przejściowy, nie? Taki przejściowy asasyn. Trochę wygląda jak Ezio tutaj. No, trochę jak Ezio. No, tu są początki. 860 chyba pierwszy. Akcja się dzieje. No, ale... No, pięknie. Zapowiada się mega. 2023. Premiera na obu generacjach. No, super. Teraz małe ogłoszenie i widzimy się w Assassin's Creed Infinity. Uwaga, uwaga, niespodzianka. Już w poniedziałek 12 września od godziny 20 startujemy z nową serią na kanale GameToon z gry Stray. Przejdziemy całość na 100%. Będzie tutaj jeden sezon całej przygody. No i zapraszam w poniedziałek na kanał GameToon. Zobaczmy jeszcze zwiastun. No to zaczynamy. Ten utwór składa się z dokładnie 44 nut. Oj, oj, oj. Ale muzyka. Przytrzymaj L1, aby użyć defluxora. Ależ to działa. Wow, działa jak marzenie. Jak to koty? Można wszystko zrzucać. Tu można ich tak zwabić. Zobaczcie, jak spadają. Oj. Teraz mała zapowiedź nowego projektu Assassin's Creed Infinity. Będzie to taki hub, który będzie łączył różne nowe gry z tego uniwersum, a pierwszą taką grą bardzo dużą będzie właśnie Assassin's Creed Codename Red, czyli no jeszcze nie mamy tutaj nazwy, ale będzie oczywiście o Shinobim w Japonii. Taki mały teaserek na razie, a
Assassin's Creed Codename Red i to będzie pierwsza gra właśnie w tym Infinity. Powiedzmy, że to jest taki dodatkowy launcher do odpalania wszystkich nowych gier, to nie jest sama w sobie gra. A tutaj drugi projekt, który no, będzie troszkę taki mroczniejszy, Assassin's Creed Codename Hexe, czyli to są jeszcze takie nazwy robocze. Red bym się spodziewał, że będzie w 2024-2025, a tutaj taki 5-6, nie? Dopiero. Ale już takie małe zajawki są, więc tak wygląda ten nowy projekt. Tych asasynów będzie naprawdę dużo. Jeszcze jeden mobilny i jeszcze będzie serial na Netflixie, także bardzo dużo tego. Dajcie znać, jak wam się podoba ta przyszłość asasynów. No i czekamy teraz na Mirage w przyszłym roku, a później właśnie taki hub i bardzo dużo różnych settingów w przyszłości. Wielkie dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w przyszłych produkcjach z uniwersum Assassina. Hej, hej, hej. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.